Witam was, moi drodzy, serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light 2 Stay Human. Ostatnio mieliśmy bodajże dotrzeć tutaj do składziku z dyniami i postarać się o wejście do centrum miasta. Dobra, czyli tak, musimy teraz się z Hakunem jakoś przecisnąć. Hakun ma odwrócić uwagę strażników, a my mamy się dostać właśnie do tego miejsca. Tylko pytanie jeszcze. Gdzie jest dokładnie to miejsce? Dostań się na stację przez tunele metra. Okej, tylko gdzie jest to metro? Metro jest na dole. I przepraszam was, że to robię teraz na live, czy na live, na żywo, aczkolwiek chcę zmienić sobie na szybko jeszcze tylko to kucnięcie na kontrol. O, znacznie lepiej. Chcę mieć trzymanie. No, 100 razy lepiej. Do razy lepiej. Tylko teraz zanim ja się przyzwyczaję, to troszeczkę minie. Tam jest screamer. Są dwa screamerki. Ja mogę sobie zrobić szybko wytwarzanie jakieś apteczki. No już naprawdę mam bardzo mało miodu. Mega mało miodu. Dobra. Tyle wystarczy. Tylko tak, jak my to teraz zrobimy? To jest pytanie za milion punktów. Palmy ten pojemnik. Pyk. Coś wywaliło. Nie jest źle. Kurczę, to nic nie dało. Fuck, to nic nie dało. Wabik. I sobie tam pójdą? Chyba nie. Rzućmy tu mowę. Kurka, wódka, pościg się rozpoczął. No nie. Biegnij! Biegnij, biegnij, biegnij. A, tu mnie nie znajdziecie. Czy znajdziecie może i mnie, ale... Lepiej nie wyjdzie tam. A, pal się, dziadu. Pościg dobiegł końca. A, gałganie. Nie żyje, to nie żyje. Dobra, spróbujmy teraz się dostać w końcu do tego metra, co? Dobra, zabijmy cię. Tu więcej ich nie ma? Nie ma, na szczęście. No, chciałem... Ej, co wy robicie? No, co ty inny robisz, człowieku? Aha, tu jest jeszcze zamek. Świetnie. No to nie widzę tego w dobrych barwach. Naprawdę nie widzę tego w dobrych barwach, w szczególności, że nie mam teraz jak uciec. No może, może. Dobra. Wylecz się. Pyk. Nie ma was. O, ta stamina jest koszmarna. Dobrze, przynajmniej nie jest tak jak w jedynce, że musimy nie wiadomo ile czekać, żeby się to zrespiło. Dobra, wybici wszyscy. Nie, nie wszyscy, jeszcze tam są. Oh no! Oh no! Umierać gałgany. Jakiś pokomu zarażonego, dziękuję, dziękuję. Trochę popalonych rzeczy. Dobra, czy ty już umrzesz? Chyba tak. Jeszcze tam jakieś są? Jezu, ile tu jest? Dobra. Przytrzymajmy, zróbmy ten zameczek szybko. O, pyk otwarte. No i otwarte. Co nas spotka tu na dole? Czemu ty nie umiesz zjeżdżać tak jak co po niektórzy? No, w sumie nie o to mi chodziło, ale dobra. Nie jest źle. Hello? Czy jest tu ktoś? Albo coś. Kaberki to jest przyszłość, no. Wódka ze Starego Świata. Żałka na propsie.
Dobra, co my tu mamy? Rozumiem, że tu jest wszystko pozamykane. Skrzyneczka jest oczywiście. Trochę złomu. Drzwi oczywiście zamknięte. Hello. Nic tu nie ma. No dobra, czyli gdzie my mamy teraz przejść? Tu jest zamknięte. Tu jest zamknięte. Tu przejścia żadnego nie było, z tego co widzę. No i się robi problematycznie. Ej, bo naprawdę ty zaraz tutaj mi padniesz. Kurczę, a tu jest przejście. Nie wiem, co mogę używać w tych ciemnych pomieszczeniach, żeby się w jakikolwiek sposób wyleczyć. Tymczasowe, odporność na obrażenia, odporność. Nie wiem, czy to właśnie nie jest ta odporność na to przeistoczenie się. Z razie czego weźmy sobie to. Chyba, że nam grzybki coś dają jeszcze. Tego nie wiem. Próbujmy ich jakoś tak po cichutku wyeliminować. A kto umarł, ten nie żyje. Pyk, nie macie. Nie macie. No jeszcze ty tu musiałeś być naprawdę. O cholera. Grzyby upał. Tu nie ma nic. To nie jest to. Dobra, bo jest problem. Plecak. Grzyby, grzyby, grzyby. Maki. Jakieś dyrdy, małki. Gdzieś tu były grzyby. Grzyby UV. Ale ich tu nie widzę. Ej, no gdzie to jest? Wichajstry, to nie jest to. Bateria jest jako unikalny zasób, ale naprawdę nie widzę tutaj grzybów UV. Tu są. Dobra, pod czwóreczkę. To jest pod dwójką. No, ha. Rozumiem, że to działa w ten właśnie sposób. Spoko. Papieroski, przeszukajmy to. Ustrojstwo. A nawet dwa. Zawsze trochę kasy. Przewody, kabelki, to jest przyszłość, tak jak powiedziałem. Dobra. Został jeden patafian. Żegnajmy go. Mega długo się to przeszukuje. Kurczę. Dobra, uważaj na zarażonych. Może tam ich być kilku, albo kilkudziesięciu. Jestem już w bazie SPEK-ów. Rzucę ci przez wentylację flarę UV, to zobaczysz jak dojść do stacji głównej. Spoko ludzik, ale przydałyby się jakieś grzybki. Przydałyby się jakieś grzybki. Przejdźmy, bo nikt nie chce z nimi walczyć w sumie nawet, bo to w sumie nic nie daje oprócz tam jakichś papierosków czy innego ustrojstwa. A widzę, że są tu grzyby. Chemikalia. Dobra, użyj tego. Troszeczkę tych grzybków użyjemy. Też nie wiem, czy aż tyle mi jest potrzebne. Może to właśnie zwaliłem po części. Co ty tu masz? Mołotow. Oczywiście jakiś młoteczek, hydraulika, papierosy, przewody, kabelki. Kabelki to jest przyszłość. Dobra, poskradajmy się trochę. Wolałbym uniknąć. Ale widzę, że chyba nie unikniemy. Dobra. Po cichutku. Bo jak one nas tu zaatakują, to będzie problem. Bo tam widzę fajną chyba rzecz. Kabelki znów. Ty mnie widzisz?
kurde, widzą mnie. No, umrzyj. No, no, przestań. Przestań. Może jednak... Może jednak... Kurde, broń jak się zmienia. Topór. Mamy minutę. Nie jest dobrze. Kurde. Jest Lipton. Szybko, 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 stamina. Dobra, na razie tam co zostawiam. Może mi się uda jeszcze na tej plaży tutaj dotrwać. Może mi się uda. Gdzie jest ta flara? Wykrywa pojemnik z inhibitorami. Kurde, chyba mi się nie uda, wiecie? Dobra, wreszcie czego mam tu? Fuck. Uda mi się, 36 metrów. No nie. Holy fuck. Nie uda się. 2 minuty. Niby są grzyby, ale... Wolę jednak się dostać do światła upału, bo naprawdę jest problem z tym, kurde, ja nie wiem, czy to jest aż tak problematyczne. Mam nadzieję, że jeszcze będę się mógł tu wrócić, bo tam był pojemnik z inhibitorami. Wpadaj na bambus. Dobra, siadło. Minuta 30 i zaraz będzie problem. Wszystko tu wzięte? Wszystko. Czy tu nie miało być flary? Jezu, tam jest daleko flara. Nie zdążymy tego zrobić. Tych grzyb to będziemy mieć tutaj od zawalenia. Dobra. Minuta. Coraz mniej czasu. Coraz mniej czasu. Walka z czasem totalna, naprawdę. Nie wiedziałem, że to będzie aż tak. Wabik. 50 sekund. Tak, jak się to jeszcze będę musiał cofać, to naprawdę będzie. Mam flarę. Dobra, jest. Podejrzyj się. Tunel techniczny powinien być dobrze oświetlony. Strażników ściągnąłem na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka. Nie, nie, nie. Hakun, Hakun, Hakun. Przepraszam cię bardzo, ale my to inaczej zrobimy. Ja się jeszcze wracam tam. Bierzemy apteczkę i eliminujemy przeciwników po drodze. To oni się nie obudzą? No, cichosza, nie ma mnie. Nie ma mnie. Pyk. I pyk. Popadali. Cała Trójca Święta. Ewidentnie musimy jeszcze sobie wydłużyć czas przebywania w ciemności, bo to jest naprawdę lipa, straszna lipa. My jesteśmy normalnie jak dzieci we mgle w tej chwili. Nic nie możemy zrobić. Ta flara zgasła? No nie. I co? Nie wrócimy się, rozumiem? O nie, jesteśmy zgubieni. Tam był pojemnik z inhibitorami. O kurwa! Hakon! Mam tu problem! Hakon! No masz problem i to bardzo duży. Przypominam sobie ciebie, tylko byłeś trochę grubszy w pierwszej części.
Bon. To jest naprawdę ciężko się rozgrywa to. Z tego Dynclayta się zrobił taki totalny RPG. Ja mogę już tutaj przejść, czy nie bardzo? Tyk. No, won! Dziady jedne! Ach. Dobra. A kto umarł, ten nie żyje. Wszystko? A jak? O czym wy gadacie? Chyba już o niczym. Ja wiem, że tam inhibitory były i tak dalej. Kurde, no. Ale wiecie co? Czekajcie, zobaczymy. Jeżeli ta flara będzie tam jeszcze w tym miejscu i ona będzie działać, to ja się jeszcze szybko wrócę. Wrócę się i wezmę te inhibitory, bo naprawdę te inhibitory bardzo by nam się przydały. Tylko pytanie, czy ta flara jest jeszcze tutaj działająca i aktywna. Jest działająca i aktywna. 5:27. Zdążymy. Ja mam taką nadzieję. Przynajmniej mam taką nadzieję. Są jakieś zombiaczki. No, to było inne przejście. To nas chyba nie było. No, of course, że nie. Tu byłem. Może i byłem. Dobra, wiecie co? Mam inny pomysł. No, polec sobie tam. Wy to chyba nie lubicie jednak tego. No. Gnoju. Won. Ode mnie. O nie, stamina. Auto stamina. No co, nie możecie przejść wszystkie rzeczy, co? Spaniaki. Dobra, babiczek. Ja pierdzielę, Aiden, ale ty jesteś ciapa totalna. Dam ki mordę. Teraz. Oj, nie mam. Nie. Ale cię przeszukam, bo ty pewnie trofeum, pewnie. To jest trofeum z ciebie. Dobra, szybko ku. Trochę rzeczy ominąłem. Mam nadzieję, że się zaraz nie przeliczę i nie zobaczę, że tam jednak tej flary nie ma. Mam taką nadzieję. Dobra, umieraj. Chcecie cofnąć po te inhibitory. Bardzo by mi się to przydało, naprawdę. Pół czasu, czyli jakieś 3 minuty jeszcze mamy. Znaczy, no może nie pół nawet. O fuck. To nie tu jeszcze? Czy to było tu? Może to i było tu. Tak. To było tu. Holy moly. Tu grzyby ominąłem. Ale żeś sobie narobił. Ale żeś sobie narobił, Shiro. Gdzieś jest ten pojemnik. Kurde, gdzieś jest. Au. Dobra, ale chyba go jednak jeszcze nie weźmiemy.
Zrobili nas tutaj wała zbytnio. Boję się, że teraz nie będzie tamtej flary. Naprawdę, boję się tego i będziemy w dupie jednym słowem. I w dupie będziemy jednym słówkiem. Dobra, przejdź tu szybko. Zobaczmy. Jest ta flara nadal? I dobra, ona chyba świeci. No co, wycinamy je, rozumiem. Bo tak jak ta na przykład, to zgasła. Tamta flara zgasła ewidentnie. Co, się porozpiłyście? Czy was tu nie było? Ej, dobra, może was tu jednak nie było. Czy byliście tutaj wcześniej już? Ale wydaje mi się, że one się porozpiły. Takie mam wrażenie. To tak, problem jest jeszcze taki, że... Problem jest taki, że... Iż ponieważ... Już wam tłumaczę, o co chodzi. Tam jest pojemnik z inhibitorami. Może mi się uda. Jak tego zabiję, to się uda. Dobra. Tylko to jest zamek trudny niestety, to nie jest to, co chciałem, prawda? Ryż antybiotyki. To jeszcze nie jest to. A i tak sobie tu latam bardzo swawolnie, że tak powiem. No właśnie, tylko gdzie są te inhibitory? I to jest ten też szpiral, prawda? Tamte wolne to jest luz. Tamte wolne to jest luz, totalny. Premia nocna. Po prostu nie powinno być aż tyle chyba. To jest to? To nie jest to. Gdzie jest ten pojemnik z inhibitorami? Przepraszam bardzo. Wygrywa pojemnik z inhibitorami. Gdzieś tu? Ja czegoś nie zauważam. To jest możliwe. Aha, świetnie. Dzięki, gro. Bardzo dziękuję. Zbreakowałaś mnie totalnie. Buty wyjściowe. Au! Gnoje, zostawić mnie. Dobra, wiecie co, te inhibitory chyba tutaj są gdzieś nad nami. To nie jest tak, że one są tu gdzieś na dole, tylko są chyba gdzieś na górze. Nawet się już tymi zębiakami zbytnio nie przejmuję. Nie, możliwe, że gra mi zrobiła wała. No trudno, to straciliśmy sporo czasu. Ale chciałem coś z tym aspektem zrobić. No nie dało się. Trudno, uciekamy. Chociaż ja tu jeszcze wrócę z pewnością. Tylko muszę mieć więcej wytrzymałości. Ja w ogóle już mam w dupie te zombiaki tutaj. Dobra, flara jest? Jest. Wchodzimy na górę. I kontynuujemy fabułkę. Mi brakuje linki. Ojej, jak mi brakuje linki. Chociaż chyba od połowy gry jest paralotnia, też nie jestem pewny. No ale tu jeszcze była UV-ka, tego nie zauważyłem. Dobra, co my tu mamy? Czy to było otwarte? Nie, to nie było otwarte. To dużo lamp UV-ek jest. Rozumiem, że to jest, też jest zamknięte, czyli to możemy otworzyć. No hello. I znów ciemnia. Znów ciemnia. Tu jest jakaś skrzyneczka. Hakon, jestem w środku. Pięć paczek. Zastanówcie się, zaraz wrócę. Jestem na peronie. Otwórz śluzę, zaraz tam będę. Jaką śluzę? Tam jesteś śluz. Guldeny. To co, kosz na śmieci? Czekaj, czekaj, tam jest śluza. A tu jest lód, a raczej śmietniki. I inne dyrdymałki. Czy tu coś jest?
Chyba nic nie ma. Serio? Tylko śluza? Trochę złomu. Trochę kaski. Kaski to jest naprawdę jak na lekarstwo. Zresztą sami widzicie. Ale dobra, interesuje mnie jeszcze to przejście tutaj, bo tędy weszliśmy. A tu byśmy ominęli. I szmatki. I kolejna kaska. O, tu widzę, że jest klamka, ale wizor też nie da się tego otworzyć. Dobra, otwieramy śluzę. Jesteśmy chyba już gotowi na to. A nie, jeszcze nie. Dzień dobry, co tu jest? Ja bym ich tak jeszcze bezczelnie okradł. Ale to by było bezczelne z mojej strony. Dobra, otwieramy. Hej, a ty tu czego? Au. Skąd on przylazł? Błądził po tunelach, jebany męt z bazaru. Prędzej szpieg renegatów. Nie wygląda na renegata. Obudził się. Co robiłeś w naszej bazie? Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jak to jest, że nikt nic nie widział, nic nie słyszał i zapominacie o zakazie przejścia? Może na dobry początek obetniemy ci dłonie. To ci poprawi pamięć, he? Co robiłeś 4 dni temu? Jestem pielgrzymem. 4 dni temu byłem 100 kilometrów stąd. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant Lukas nie mówił... żyje i teraz ja dowodzę. Czytałaś raporty. Na bazarze niedawno pojawił się pielgrzym. Zdaje się, że on nie kłamie. Zostaw nas. Chcę sam z nim pogadać. Skąd jedziesz? Z Crossdale River. To ponad 1500 kilometrów stąd. Właściwie to ponad 2000. Mosty się zawaliły, nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. Jak teraz jest na zewnątrz? Kiedy ostatnio byłeś za murami miasta? Kiedy ostatnio opuściłeś miasto? Jakieś 15 lat temu. W takim razie jest dużo mniej ocaleńców i więcej zarażonych. Ma to sens. Większość ludzi wytrzymuje w tej dziurze, bo na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Razem z żoną mieszkałem w Anglii. Miałem 2 siostry, 2 braci. Nie dali znaku życia od dekady. Gdzie mieszkali? W Londynie i okolicach. Z tego, co słyszałem, Londyn już nie istnieje. Na całej wyspie zostały może z 4 osady. Kurwa mać. Dlaczego myślisz, że kogoś zabiłem? Skąd pomysł, że zabiłem waszego dowódcę? Próbowałeś uciec do Central Loop 4 dni po morderstwie. Poza tym, na miejscu Karla też wynająłbym obcego do tej roboty. Najprostszy sposób. Niestety, nie wiem, kim jest Karl. To wkrótce się dowiesz. Karl trzyma obie ręce na kierownicy. To świętoszkowaty dupek, który zwraca przeciwko nam cały bazar. Mimo tego, że ich chronimy. Niebezpiecznie. Jak jest za murami? Nigdy nie wiesz, skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Przyszedłeś w poszukiwaniu schronienia? Przyszedłem, bo kogoś szukam. Podobno w Villedor przeżyło wielu ludzi. Szukasz kogoś? Może będę mógł ci pomóc.
ale nie za darmo. Przywykłem do wymian. Czego potrzebujesz? Konkretnie jesteś. To dobrze. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy, komendanta Lukasa. Jego ciało zostało znalezione na bazarze. Potwornie okaleczone. Ludzie z bazaru nie pomagają. Są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić. Ale dowództwo straciło cierpliwość. Mam rozkazy z góry, pielgrzymie. Jeśli mieszkańcy Old Villador nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia i doszczętnie spali bazar. Wolałbym tego uniknąć. Co mogę zrobić? Lukas miał broń. Rzadki, mosiężny kastet zwany Łazarzem. To klucz do odnalezienia mordercy. Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o Łazarzu, powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. Czemu miałbym ci zaufać? A dlaczego mam współpracować? Zaatakowaliście mnie i bezpodstawnie oskarżacie o morderstwo. Nasz błąd. Ewidentnie nie jesteś mordercą. Dlaczego nie przeprowadzisz śledztwa sam? Ja nikogo tutaj nie znam. Właśnie dlatego możesz pomóc. Z nami nikt nie chce rozmawiać. Uważają nas za okupantów. To, że pozbywamy się zarażonych i łapiemy przestępców, bez znaczenia. Liczy się to, że jemy ich jedzenie i pijemy ich wodę. Ale ty jesteś pielgrzymem. Możesz pomóc ludziom na wiele sposobów. I jesteś z zewnątrz. Mogą ci zaufać. Próbowali mnie zabić. Posłuchaj, jesteśmy twoją jedyną szansą, jeśli naprawdę chcesz się dostać do centrum. To jak? Pomożesz? No dobra, spróbujmy. Jeśli znajdę tę broń, przepuścisz mnie do centrum? To nie takie proste. Villador dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowane od świata z powodu infekcji. Potem mury stały się jego zbawieniem. Ale tutejsi ludzie nie ufają byle komu. Nie otworzę przejścia, dopóki nie złapię mordercy. Ale jeśli znajdziesz Łazarza, nie zapomnę ci tego. Przejdziesz pierwszy, kiedy wymierzymy sprawiedliwość. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. Rozejrzyj się. Popytaj ludzi. I nie wracaj z pustymi rękoma. Powodzenia. No to mamy nowe zadanie. Dobra, kochani, ale to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ mamy już 33 minuty na horyzoncie, tak więc dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, link do Discorda, jak i do harmonogramu macie w opisie. Trzymajcie się, hej hej!